Ostatni wyjazd w takie miejsce, które zawsze kojarzyło się z fajnym piłkarskim świętem, bo tu zawsze było dużo kibiców, ta trybunka służyła do czegoś. Dzisiaj warunki, powiedziałbym, sparingowe. Warunki sparingowe, boisko sztuczne, ale bardzo dobre, boisko sztuczne, duże. Także obiekt Myszkowa się buduje gdzieś tam za plecami, więc troszeczkę im zazdroszczę to na sam początek, ale no, my przyjechaliśmy do pracy, przyjechaliśmy pokazać kawał dobrej piłki z szansami dla młodzieży. Także dzisiaj na pewno Kuba zapiór w bramce zacznie i na pewno gdzieś tam Radzieckow w tej bramki będzie strzegł przez dwa najbliższe mecze, bo po prostu zasłużył swoją szansę na każdym treningu, na występa w drużynie rezerw. Dzisiaj swoją szansę dostaje na prawym skrzydle Mikołaj Trybel, także tutaj też liczę na fajny występ. I gdzieś tam Kacper Zalewski wraca do środka pomocy w miejsce Kartkowicza, Szymona Siwego i tutaj gdzieś też fajnie, bo w ostatnich meczach w weekend strzeli po bramce u nas i w A1, także mam nadzieję, że przełożę to na dzisiejszy występ. A propos Kartkowiczów, to jeszcze ty nam zostałeś do wymienienia. Warunki tak specyficzne, że będzie jakiś kontakt z zespołem zapewne możliwy. Tak, no będzie taki kontakt możliwy, bo nie czarujmy się, gdzieś na poziomie naszej ligi to tak naprawdę nie ma różnicy, czy teraz na ławce, czy obok, bo jest taka sama perspektywa oglądania meczu. Gdzieś tam swoją drogą zostałem podwójnie ukarany, więc to jest ciekawe, bo jako zawodnik i jako trener także takiej sztuki też jeszcze nie widziałem, więc coś mnie w piłce znowu zaskoczyło, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Było inaczej w przygotowaniu do tego meczu, bo już nie zakładasz, że wejdziesz w drużynie pomóc, chyba że się mylę, chyba że ciągle gdzieś tam w głowie jest ten 1%. Znaczy się, jest nas dzisiaj 16 plus dwóch bramkarzy, bo wypadli nam Kartkowicze, gdzieś tam wypadł nam Bartek Nawrocki ze względu na kontuzję kolana i no nie ma nas za dużo dzisiaj, ale nie, dzisiaj nie i gdzieś tam z boku. A w przyszłości, jak będzie potrzeba, będzie gdzieś tam Ruch Radzionków potrzebował pomocy, to może się zdarzyć taka sytuacja, że jeszcze gdzieś pomogę na parę minut, no bo takim już jestem człowiekiem, że jak trzeba, to po prostu muszę pomóc i zobaczymy, ale na dzień dzisiejszy gdzieś ten mecz i następny to na pewno. No i dziś ten mecz i pewnie następny to takie mecze trochę, żeby właśnie ta młodzież połapała minut, pokazała, na co ją stać w kontekście następnego sezonu. Tak, dokładnie tak, gdzieś tam fajnie, że wczoraj informacja poszła, że Szymon Turczyk zostaje z nami na rok, bo to jest na kolejny rok, bo to jest naprawdę czołowa postać tej drużyny, fajnie chłopak się wyróżnia, gdzieś tam pracuje ciężko i swoją szansę wykorzystuje, więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. Następni gdzieś tam czekają w kolejce, więc musimy patrzeć na przyszły sezon, musimy zbudować fajną ekipę, sumienną ekipę do pracy, która będzie Ruch Radzionków traktować jako miejsce, z którego może iść dalej świat piłki, ale musi tu zostawać mnóstwo zdrowia, musi tutaj pracować i przede wszystkim pokazywać się na boisku. Także te dwa najbliższe mecze na pewno szansę dostanie też młodzież i dzisiaj jest Mikołaj Trybel, za tydzień na pewno w większym wymiarze dostanie Fabian Brewczyk, bo też jest po kontuzji i tutaj gdzieś fajnie jakby swoje szanse złapali i pociągnęli ten zespół do przodu. Ważny dzień dzisiaj, bo mamy debiut w bramce. Tak, no debiut, ważny dzień, on zdarza się tylko raz. Kuba rzetelnie i sumiennie pracował przez całą rundę, właśnie żeby dostać tą szansę. I teraz nadarzyła się idealna okazja. Mam nadzieję, że ją wykorzysta. Wiadomo, że on już w swojej przygodzie z piłką grał tu i tam, natomiast z perspektywy bramkarza chyba pierwsze wejście na boisko o stawkę jest trochę inne niż na innych pozycjach, no bo tu się wchodzi zapewne na 90 minut, no i jak saper. Tak, jak saper, natomiast to nie jest tak, że Kuba wchodzi tutaj do tej bramki nieprzygotowany. Ja chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz z perspektywy trenera bramkarzy na drużynę rezerw, tak? Kuba
ma możliwość grania w tej drużynie. Wystąpił w 8 meczach, także tutaj ma większą możliwość, jeśli chodzi o czucie boiska. Z tymi rzeczami myślę, że nie będzie problemu właśnie dzięki tej grze w rezerwach. A tak w ogóle, przyjazd do Myszkowa kojarzył nam się zawsze z takim, powiedzmy, czwartoligowym piłkarskim świętem. Dzisiaj, no jeśli czuć tu jakieś święto, to Dzień Dziecka ze wczoraj. No tak, no akurat no, tak wyszło. Dzień Dziecka, pełno dzieci. Wiadomo, obiekt Myszkowa jest w trakcie renowacji. Nie możemy na stadionie zagrać tylko na sztucznej, no ale musimy się do tego dostosować. Ja się bardzo cieszę, że to się przede wszystkim ośrodkach też coś dzieje, tak, bo za jakiś czas no, na tym Myszkowie będzie no, piękny budynek, piękne boisko, aż będzie się chciało grać. A na razie musi się chcieć grać teraz, kiedy są dwie kolejki do końca, kiedy są różne założenia, niekoniecznie dotyczące pozycji w tabeli, na przykład ogrywanie młodych. No tak, no oczywiście, ale wspominałem chyba na Sosnowcu o tej motywacji wewnętrznej, tak? No i to będzie dzisiaj też taką podstawą. Motywacja wewnętrzna, każdy z siebie musi, powiedzmy, wydusić tego maksa, zmobilizować się, bo my przede wszystkim lubimy grać w piłkę, tak? Także korzystajmy z tego, że jest taka możliwość. Myszków był ostatnim celem wyjazdowym ruchu Radzianków w sezonie 2022-23. Spotkania z miejscowym MKS-em stanowiły dotychczas jeden z bardziej wyczekiwanych punktów w terminarzu. Tym razem, biorąc pod uwagę końcówkę sezonu i remont obiektów u naszego rywala, starciu towarzyszyły nieco mniejsze emocje. Cidry pojechały do Myszkowa bez kontuzjowanych Bartosza Nawrockiego i Rafała Otwinowskiego oraz pauzujących za kartki Leona Fujantego i Szymona Siwego. Szansę debiutu od pierwszej minuty otrzymał bramkarz Jakub Zapiór. W wyjściowej jedenastce znalazło się również miejsce dla młodzieżowca Mikołaja Trybla. Jakub Zapiór szansę na wykazanie się po raz pierwszy tego dnia otrzymał już w drugiej minucie. Wtedy zatrzymał w sytuacji sam na sam pędzącego na jego bramkę Dominika Marka. Brak nudy nie mógł jednak cieszyć golkipera Cidrów, który w szóstej minucie po raz pierwszy tego dnia był już zmuszony do wyciągnięcia piłki z siatki. Dobrą piłkę na połowę rywala zagrał Kamil Skrzypiński, pośliznął się Tomasz Harmata, co natychmiast wykorzystał Krzysztof Małolepszy. Obrońca ruchu nie miał już jak gonić swojego rywala, z kolei Małolepszy pewnym uderzeniem pokonał Zapióra i otworzył rezultat tego meczu. Miejscowi dobrze weszli w to spotkanie i w kolejnych sytuacjach mogli poprawić rezultat. 15 minuta, krótko rozegrany rzut rożny, po którym piłka dośrodkowana z prawej strony trafiła na głowę Małolepszego. Tym razem jednak zawodnik Myszkowian przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Ale Ruch też przyjechał tutaj ze swoim pomysłem na grę i wraz z upływem czasu coraz bardziej zaczynał kontrolować sytuację. To okazja na wyrównanie po tym, jak piłkę z prawej strony dośrodkowywał Trybel, ale Matysek nie zdołał oddać strzału na bramkę Kucharskiego. 35. minuta, Ruch znowu atakuje prawą stroną, tym razem piłkę na skrzydle rozegrali Kacper Zalewski i Kamil Kopeć. Kopeć zagrał przed bramkę, ale raz jeszcze zabrakło odrobiny szczęścia Matyskowi, który nie sięgnął futbolówki i nie zdołał wbić jej do siatki. 5 minut później z piłką w stronę pola karnego kierował się Trybel, oddał futbolówkę Kacprowi Zalewskiemu. Zalewski uderzył prawą nogą, ale piłka pofrunęła jakieś pół metra nad bramką doskonale znanego z występu w barwach Ruchu Bartosza Kucharskiego. Końcówka pierwszej odsłony, Ruchy jeszcze przed przerwą próbował doprowadzić do remisu. Przewracał się w polu karnym rywala Michał Szromek, ale zdaniem sędziego po tym dośrodkowaniu Kamila Kopcia Wiktor Podolski nie faulował zawodnika Cidrów, choć oczywiście ławka żółto-czarnych była zupełnie innego zdania. Pierwsza połowa, mimo coraz większej przewagi Radzionkowian, zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem miejscowych, które dał im na samym początku Krzysztof Małolepszy. Radzionkowianie wyszli z szatni przekonani, że w drugiej części spotkania będą w stanie odwrócić losy meczu, ale źle zaczęli te 45 minut. Piłkę stracił na połowie rywala Bartłomiej Gwiaździński. Później szybką kontrę rozprowadził Mateusz Zachara, który sam sfinalizował akcję swojego zespołu i podwyższył rezultat na 2-0 dla MKS-u.
W 53 minucie sytuacja podopiecznych trenera Marcina Trzcionki skomplikowała się jeszcze mocniej. Znowu szybka akcja miejscowych. Jedno długie zagranie z własnej połowy w kierunku Dominika Marka, który przejął piłkę, minął Szymona Turczyna, potem oddał strzał, po którym Jakub Zapiór po raz trzeci musiał skapitulować. MKS Myszków, Ruch Radzionków. Od tego momentu wynik brzmiał już 3-0. I choć taki rezultat nie odzwierciedlał przebiegu tego spotkania, to zdecydowanie utrudniał gościom walkę o punkty w Myszkowie. Ale Radzionkowianie nie wywieszali jeszcze białej flagi. Marcin Kowalski dostał piłkę od Szymona Matyska, wyłożył ją na 16 metry, gdzie był Michał Szromek. Jego uderzenie zostało jednak zablokowane. Kowalski wraz z Szymonem Cicheckim wszedł nieco wcześniej na boisko w roli rezerwowego. Rezerwowy Krzysztof Częczek pod drugą z bramek sprawdził z kolei czujność Jakuba Zapióra. W tej sytuacji golkiper sprowadzony do Radzionkowa w zimie spisał się bez zarzutu, ale w 70 minucie musiał po raz czwarty wyjmować piłkę z bramki. Pokonał go Krzysztof Małolepszy po tym, jak piłkę z prawej strony boiska dośrodkował Wiktor Podolski, a najskuteczniejszy strzelec MKS-u celną główką zamknął akcję swojego zespołu. 4-0 wyglądało już na mały nokaut. Cidry z takim rezultatem wcale nie zamierzały się jednak godzić i chciały zrobić wszystko, by z Myszkowa wracać przynajmniej w odrobinę lepszych nastrojach. Piłka trafiła do Szymona Matyska. Matysek długo nie dał sobie jej odebrać w polu karnym przeciwnika. Podał do Fabiana Brewczyka. Brewczyk uderzył prawą nogą, ale za słabo, by zaskoczyć Bartosza Kucharskiego. Na tym etapie meczu przyjezdni niemal nie opuszczali już połowy MKS-u Myszków, choć to Myszków wciąż 4-0 prowadził. To próba uderzenia z ostrego kąta z narożnika pola karnego autorstwa Szymona Cicheckiego, po której piłka poszybowała w bezpiecznej odległości od bramki miejscowych. 80. minuta meczu. Miłosz Ćwieląg podał piłkę do Szymona Matyska. Matysek mijał kolejnych rywali, ułożył sobie futbolówkę na prawej nodze. No i tym razem Bartosz Kucharski zmuszony do sięgnięcia po futbolówkę do siatki. Świetna akcja Szymona Matyska, po której Ruch miał wreszcie na swoim koncie pierwszą w tym meczu bramkę. Do końca regulaminowego czasu gry pozostawało jeszcze 10 minut i Ruch chciał wykorzystać je jak najlepiej tylko potrafił. Indywidualna akcja Kamila Kopcia. Kopecie wpadał już w pole karne przeciwnika. W ostatniej chwili wybija mu jednak piłkę spod nogi Igor Sychowicz. Minutę później sprytnie na wolne pole zagrał Szymon Matysek. Marcin Kowalski wyprzedził swojego przeciwnika i został sfaulowany. Wydawało się, że arbiter sięgnie do kieszonki po czerwoną kartkę, ale ten postanowił pokazać mu tylko żółtko, choć to akurat spotkało się z ogromnym oburzeniem całej ekipy żółto-czarnych, która uważała, że Kowal wychodził już na czystą pozycję i myszkowianie powinni kończyć ten mecz w 10. Decyzja arbitra była jednak inna. Ruch miał jeszcze rzut wolny, po którym przymierzył Tomasz Harmata, ale pomylił się o dobry metr. Mimo że regulaminowy czas tego meczu dobiegał już końca, Cidry zasługiwały na brawa za determinację, z jaką dążyły do zdobycia kolejnego w tym meczu gola. Tutaj bliski trafienia do celu był Bartłomiej Gwiaździński, ale piłka minęła bramkę gospodarzy. Podopieczni trenera Roberta Majchrzaka ostatecznie kończyli mecz w 10 po tym, jak w samej końcówce drugą żółtą kartkę obejrzał Wiktor Podolski, a Ruch miał po chwili okazję do radości z gola, drugiego gola autorstwa Szymona Matyska, który znowu świetnie zachował się w polu karnym przeciwnika. Jak wytrawny snajper znalazł sobie miejsce do oddania strzału i ustalił wynik tego meczu na 4-2 dla miejscowych. Cidry zatem z ostatniego wyjazdu wracały bez punktów, ale piłkarzom trenera Marcina Trzcionki trzeba oddać, że do samego końca walczyli o to, by zminimalizować straty, które w pewnym momencie tego meczu były już naprawdę duże. To był niewymarzony debiut, bo żaden bramkarz nie lubi piłki sieci wyciągać 4 razy, tym bardziej. Natomiast z drugiej strony fajnie, bo ci się nie nudziło na tej bramce, bo miałeś co robić. No, chciałbym, żeby mi się trochę ponudziło. No ale mecz ułożył się tak, że już tak naprawdę, nie wiem, czy w 8 minucie przegrywaliśmy. Do pewnego momentu, wydaje mi się, graliśmy fajnie. Gdzieś tam z piątki staraliśmy się grać krótko, podejmowaliśmy ryzyko na naszej połowie. Czegoś brakowało z przodu. No i na drugą połowę byliśmy zmotywowani, na pewno chcieliśmy odrobić straty. Widzieliśmy, że gramy z Myszkowem jak równy z równym. No ale niestety chyba 10 minut pierwszej połowy już było 3-0. Też troszeczkę się otworzyliśmy, no ale graliśmy cały czas swoje. Staraliśmy się budować grę, grać w piłkę.
No fajnie, że przynajmniej udało się wyciągnąć na te 4-2, no bo gdzieś inaczej ten wynik wygląda na pewno. Powiedz mi, jak to z tobą, no bo wchodzisz do bramki, wyciągasz 4 razy piłkę, ale też to były takie sytuacje, w których pewnie, nie wiem, no, czy dużo mogłeś zrobić. No gdzieś tam na pewno z trenerem Jackiem wsiądziemy do tego, będziemy to analizować. Tak na górę szkoda pewnie tej pierwszej bramki, no, gdzieś tam miałem ją na palcach, tą piłkę. Szkoda, że gdzieś może nie udało się na poprzeczkę zbić, troszkę szczęścia może. No i tyle, no resztę gdzieś tam pewnie materiał od trenera Jacka dostanę, siądziemy i przeanalizujemy. Został ci prawdopodobnie jeden mecz, nie? Bo z tego co słyszałem... Jeżeli dostanę szansę, no to tak. Na pewno będę chciał zagrać dużo lepiej, na pewno na zero. Dobra, a co dalej? Zobaczymy. Wypożyczę je wam do 30 czerwca, na razie się gdzieś na tym nie skupiam. Mamy potem jeszcze tydzień roztrenowania i potem gdzieś będę rozmawiał i podejmiemy decyzję na pewno. Piłka nożna polega na strzelaniu bramek. My poza prowadzeniem gry, poza dominacją na boisku, poza stwarzanymi sytuacjami nie finalizowaliśmy własnych akcji i z tego szły kontry, po których Myszków strzela bramki i gdzieś tutaj jest nasz największy problem, faza przejścia, ale naprawdę paru zawodników pokazało dzisiaj wysoką jakość. Fajnie, że młodzi chłopacy dostali szansę na tym poziomie, zobaczyli ile jeszcze pracy trzeba włożyć, żeby mimo wszystko na poziomie naszej czwartej ligi być zawodnikiem wiodącym i tutaj jest dobry materiał szkoleniowy, w czwartek następny mecz taki, po którym można wyciągnąć więcej wniosków i tyle. Takie brawa dla was, jako drużyny, za to, że no mamy taką fazę sezonu, jaką mamy, pogoda, warunki, wszystko teoretycznie mogło prowadzić do tego, by do 90 minuty powiedzieć sobie, dobra, no przegraliśmy, a tu myślę, że 5 minut i jeszcze mogłoby być różnie, albo inne decyzje. No przede wszystkim czerwona kartka za faul na Kowalu, no to jest ewidentna, nie może być tak, że Kowal chodzi sam na sam, gość go łapie w pół, mimo że piłka leci do boku, to Kowal ma do niej 1,5 metra, a pan sędzia daje żółtą kartkę. A to jest jeszcze 10 minut do końca i uważam, że w tym momencie byśmy jeszcze mogli spokojnie stworzyć więcej sytuacji. Chwała chłopakom za to, że do końca walczyli o to, by ta porażka była jak najmniejsza, stwarzali sytuację i gdzieś tam wyjeżdżamy, może nie z głową w dole, ale no szkoda, no lekcje musimy wyciągnąć na pewno, że musimy więcej reagować na fazę przejściowe, bo straciliśmy piłkę i z każdej miałem myszkę sytuację i tutaj jest nasz największy mankament. 4-5 zostało nam do ostatniego meczu u siebie. Zaprośmy kibiców na to, by sobie nawzajem podziękować za ten ciężki, trudny sezon. No dokładnie, sytuacja gdzieś tam organizacyjna, finansowa klubu jest ciężka i fajnie, że udało się gdzieś nam szybciej zachować miejsce w poziomie czwartoligowców i dawać szansę tym chłopakom młodym, żeby już troszkę pograli, wyciągali wnioski, żeby w przyszłym sezonie byli pełnoprawnymi zawodnikami i radzili sobie na poziomie tej czwartej ligi. Także ja serdecznie zapraszam ze swojej strony na mecz czwartkowy z Kosztowami. Mam nadzieję, że kibice podziękują zawodnikom, bo oni są dla mnie mistrzami świata mimo tej trudnej sytuacji, dają radę i mam nadzieję, że w przyszłości też tak będzie.